Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam, jak łatwo i szybko wykonać wyzwania drugiego tygodnia sezonu 8. Pokażę wam też lokacje najbardziej oddalonych miejsc na mapie. Czas nie czeka i przyszła w końcu pora na już drugi tydzień wyzwań w tym sezonie. Zanim zaczniemy, to chciałbym wspomnieć o tym, że jeśli chcielibyście mnie wesprzeć w grze, to mój kod to Ernest. Będę bardzo wdzięczny, jeśli wpiszecie jakikolwiek kod twórcy. Nawet nie wiecie, jak bardzo nam tym pomagacie. Dobra, zacznijmy od 3 darmowych wyzwań dla każdego. Dodam jeszcze, że nagrywam ten filmik przedwcześnie, zanim te wyzwania jeszcze wyszły, więc niektóre z nich mogą się nieco zmienić albo zamienić miejscami. Wyzwania pojawią się u każdego dzisiaj w czwartek o 15. Pierwsze z wyzwań w tym tygodniu brzmi: zadaj obrażenia przeciwnikom przy użyciu pirackiej armaty. W sezonie 8 jedną z nowości są właśnie pirackie armaty. Znajdziemy je w pirackich obozach. Możemy nimi wystrzelić siebie lub kulę armatnią. Przed wystrzeleniem, prowadząc armatę, można zmienić wysokość strzału, trzymając przycisk celowania. Można też nią prowadzić i celować naraz. Aby wykonać to wyzwanie, będziemy musieli trafić kogoś taką kulą armatnią. Niestety to może być bardzo czasochłonne. Ale mam dla was kilka tipów, aby łatwiej to wykonać. Ja polecam wejść do trybu na parzanka. Przed wyskoczeniem poczekajcie w busie na strefę. Jak już się ujawni, to polecie do dowolnego obozu pirackiego w strefie. Złapcie się o armatę i szukajcie przeciwników. Kule armatnie po bezpośrednim trafieniu przeciwnika zadają aż 100 punktów obrażeń. Zadają jednak 50 punktów obrażeń, gdy kula uderzy obok przeciwnika. Warte uwagi jest to, że kula armatnia zdoła się przebić przez kilka struktur, więc jeśli nasz przeciwnik się kryje za ścianą, to nadal jest szansa, że do niego się dostaniemy naszym pociskiem. Możecie nawet zaryzykować i strzelić sobą. Jeśli kogoś traficie, to także zadacie mu 100 punktów obrażeń. Następne wyzwanie w tym tygodniu będzie prawdopodobnie podzielone na etapy. Pierwszy z nich polega na wyleczeniu się jabłkami, czyli leczeniem, które najczęściej jest pod drzewami i daje 5 punktów zdrowia co użycie. Drugi etap każe nam użyć apteczki, która daje 100 punktów zdrowia. Ostatni, trzeci etap polega na użyciu soku siorb. To wyzwanie może okazać się być troszeczkę trudniejsze, jeśli sami sobie nie zadamy obrażeń, z uwagi na to, że za każdą eliminację zostajemy uleczeni o aż 50 punktów zdrowia. A jeśli mamy 100 punktów zdrowia, to nie możemy użyć ani apteczki, ani jabłka. Trzecie wyzwanie w tym tygodniu także będzie podzielone na etapy. Wszystkie będą polegały na wylądowaniu na jakiejś miejscówce. Najpierw na podium, gdzie na ten moment jest jeden wielki metalowy żółw. Jest to bardzo proste wyzwanie. Dodam, że jako wylądowanie na miejscówce liczy się też użycie launchpada, ponownego otwierania lotni lub gejzera, aby wylądować na wybranej miejscówce. Czwarte wyzwanie w tym tygodniu polega na otworzeniu skrzynek w różnych nazwanych miejscach. Jest to kolejne bardzo proste wyzwanie. Nazwane miejsce to takie, które ma jakąś nazwę, na przykład słone strzechy. Skrzynki klasycznie znajdziemy w piwnicach domów, pod dachami i na dachach. Piąte wyzwanie zlecam wyeliminować przeciwników w słonych strzechach lub widmowych wzgórzach. Z tych dwóch miejscówek ja bym wybrał słone strzechy. Słone strzechy są o wiele bliżej środka mapy i często w strefie. Do tego zawsze jest tam więcej osób, nawet bez wyzwania. Szóste wyzwanie w tym tygodniu brzmi: zadaj obrażenia spadającym zrzutem zaopatrzenia. Zrzuty zaopatrzenia to niebieskie skrzynie z przyczepionym balonem. To wyzwanie jest teraz o wiele łatwiejsze, ponieważ na mapie teraz ikoną niebieskiej skrzynki jest oznaczone miejsce, gdzie spadnie jakiś zrzut zaopatrzenia. Jak już taki zauważycie na niebie, to chyba wiecie co robić. Ostatnie wyzwanie w tym tygodniu wysyła nas w odwiedziny. Najdalszego punktu na północ, południe, wschód i zachód. Na mapie w odpowiednich miejscach pojawiły się tabliczki z zaznaczonymi kierunkami świata. Wyznaczają one najdalsze miejsce na dany kierunek od środka mapy. Najbardziej oddalony punkt na północ znajdziecie tutaj przy rozdrożach Rubieci. Na południe za to jest tutaj przy Bagodach Pomyślności. Na wschód najbardziej jest oddalony ten punkt przy zniszczonej willi. A na zachód tutaj, tuż obok Butnego Brzegu. Po wykonaniu tych wszystkich wyzwań otrzymacie taki oto ekran wczytywania oraz możliwość zbadania sekretnej ikony sztandaru. Tym razem skrywa się ona tutaj, a w grze powinna pojawić się w okolicach tego smoczego jaja przy stronie Króla Ognia. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie, życzę powodzenia i do zobaczenia w busie bojowym.